Cześć, ja jestem Weronika i zapraszam Was na kolejny odcinek księgarki. Ten odcinek będzie totalnie nieksiążkowy, chociaż będzie kanałowy. Zastanawiacie się pewnie, gdzie ty byłaś dziewczyno? Czemu ten kanał mi wyskoczyło jakieś, że usunięty, a potem mi jakieś SpaceXy wyskoczyły. Co tu się dzieje w ogóle? Co to, co to, co to ma znaczyć? Otóż, moi drodzy 24. To jakiś czas temu już. 24 lipca zhakowali mi konto i wrzucali tam jakieś livey z chyba kryptowalutami. I usunęli mi kanał przez to. W Na zasadzie najpierw mi zhakowali, a potem YouTube usunął mi kanał przez to, co oni tam wrzucali. I dwa tygodnie próbowałam się skontaktować z. Jakimś supportem, jakimkolwiek. Wszystko możecie też, jakby zobaczyć. Ja wam tu podepnę film, który nagrałam na inny kanał. W każdym razie, po ponad dwóch tygodniach udało mi się wszystko odzyskać. To były dwa tygodnie nerwówki. Stworzyłam od razu nowy kanał, dlatego że raz, żeby mi nie za, nikt nie wpisał sobie ym, nazwy. A dwa, po to, żeby mieć z Wami jakikolwiek kontakt. Yy, I też yy, w planach mam yy, projekt rozmowy z Booktube'em, który już rusza na dniach. Jutro będzie pierwszy zerowy odcinek, zaraz o tym powiem. Na razie powiem, że mnie nie było i że jestem. Udało mi się skontaktować w końcu z yy, Team YouTube na Twitterze. Jeżeli Wam się coś takiego zdarzy, to Twitter i Team YouTube. Ja opowiem o tym kiedyś na spokojnie, teraz. Jestem, jakby, muszę wszystkim, jakby muszę się, po muszę pokazać we wszystkich miejscach, że już jestem i co dalej i co się będzie działo, więc, jakby na razie nie chcę wracać do tego. Mam ten kanał, odzyskałam, udało się. Odzyskałam kanał, odzyskałam konto Google. Yy, jedyne, co mogę powiedzieć, to, to szok, w którym byłam i takie przerażenie, kiedy się zorientowałam, ile rzeczy mam powiązane z kątem Google. Więc jakby... Yy, jeżeli możecie, to idźcie sobie teraz wygenerować kody zapasowe <laughs> i miejcie je gdzieś tam wydrukowane. Ja już, ja już mam, bo weryfikację dwuetapową miałam. Więc co teraz się podzieje? Yy, jak Wam mówiłam, założyłam kanał i w tym momencie znajduje się tam prawie 300 osób, jeżeli już nie 300, bo tam było parę osób brakowało. I tym osobom dziękuję po prostu z całego serca, bo gdyby nie oni to naprawdę bym się załamała. Jak już mówiłam, zaraz chyba na następny dzień, bo wiedziałam, że innym osobom też się takie rzeczy działy i że trochę to trwało zanim udało im się odzyskać kanał, o ile w ogóle im się udało odzyskać kanał, więc Założyłam od razu następny, żeby mieć z wami kontakt, żeby móc, yy, żeby była ciągłość w tym, że jestem na YouTubie i że wrzucam dla was odcinki. I tam się do, pojawiły dwa podsumowania: podsumowanie czerwca i podsumowanie lipca. Yy, I te odcinki ja tutaj przerzucę, bo tam były tylko te trzy: czyli że mi ukoradli kanał, i że. i te dwa podsumowania. No i potem, że odzyskałam kanał. Yy, więc wszystkie te odcinki wrzucę tutaj. I od razu też jutro. Będzie zerowy odcinek rozmów z BookTube'em i on będzie ze mną samą. I ten odcinek powstał po to, znaczy ten odcinek powstał, dlatego że wysypało mi się któregoś dnia spotkanie właśnie w ramach rozmów z BookTube'em. E, miało być u mnie w domu, ale mm, niestety do niego nie doszło. Natomiast e, mój mąż już był ustawiony, że idzie z dziećmi gdzieś. <laughs> Więc jako, że zostałam sama w domu, no to stwierdziłam, że no dobra, to. Nagram sama ze sobą, żeby coś było, i przynajmniej ja sobie przetestuję, jak to wygląda, i wy będziecie mogli zobaczyć, i jak to będzie wyglądało, jakie będą pytania. No i też, jakby taki wstępny, jak no, o mnie samej. Tak, jeżeli ktoś tutaj się pojawił nowy, albo no, dawno nie było żadnego QA, w ogóle było kiedyś. Ja zawsze mam mało pytań do tego QA, więc sobie sama pozadawałam pytania. No, i taki to jest. Nie wiem, a to też fajnie wygląda na taki nowy początek. To znaczy, nowy początek po tym, jak mi ukradli konto i ono jest. Tak, powiedzmy, że jest jakiś taki nowy początek przełomowy. Ostatnio też było nowe intro, nowy format się pojawia, więc myślę, że to jest do dobry moment, żeby zacząć na świeżo. Że nie na nowo, no bo jednak te filmy wszystkie są i super, że wróciły, ale na świeżo oglądajcie, co tylko możecie, co, jak, jeżeli macie jakieś zaległości i zawsze sobie myśleliście, a, ten odcinek bym obejrzał, o, albo obejrzała od księgarki, ale może kiedy indziej, to zróbcie to teraz, bo przez dwa tygodnie nic się tutaj nie działo, więc algorytm pewnie zwariuje i stwierdzi, że nic ciekawego tu nie ma na tej księgarce, a tu będzie tyle ciekawości, więc to jest moja ostatnia prośba, Proszę Was o komentarze, subskrypcje, łapeczki w góreczkę. Oh, fuck. I ja odzyskałam ten kanał ze wszystkimi odcinkami prywatnymi i bez komentarzy. Ja nie wiem, czy te komentarze wrócą. Więc też proszę Was komentujcie i, i tam lajkujcie te wszystkie inne odcinki. Ten lajkujcie, ten komentujcie. I. No, i dużo będzie, te, te osoby, które nie zauważyły nawet, że kanał zniknął, to będą miały teraz dużo, y, dużo nowych rzeczy, no bo podsumowanie czerwca, podsumowanie lipca i za chwilę zerowy odcinek. I żeby nic nie zniknęło, to ja pod ten odcinek podepnę tamten odcinek, y, w którym mówię o tym, że mi usunęli konto. I, i naprawdę dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na mój apel, którzy. Którzy mnie wspierali. No, to jest, to było tak miłe. Mega. Super. Super. <laughs> Dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję. I do zobaczenia w najbliższych dniach. Będę tu już na zawsze. Nie pozbędziecie się mnie. <laughs> Miał być taki złowieszczy śmiech. Naczej to wszystko na, na, ten, na tą chwilę. Ja idę się cieszyć dalej. Idę odpoczywać, bo stres ze mnie szedł, Więc nie wiem, nie wiem. No, to pa. Cieszę się, że tu jestem i cieszę się, że też tu jesteście.